Myślałem nad jakimś fajnym przejściem do tej gry, ale nie wyszło. Bo tak naprawdę, w ogóle zrestartujemy sobie tutaj całe doświadczenie. I jeśli nic się nie wysypie, to mogę powiedzieć tak. Ja nazywam się Maciej Makuła, a to jest obecna legenda gier dziwnych, Antichamber. Czy wszyscy są gotowi na to doświadczenie? To jest gra stworzona przez jednego kolesia. Ja właśnie, kurczę, jak na złość, nie jestem teraz pewien tego, co powiem. Czy to nie było, to nie jest przypadkiem gra związana z tym Make Something Unreal, bo ona powstała, to jest silnik Unreala. Jest to jedna z ładniejszych gier na tym silniku. Ma strasznie mało opcji, wszystko jest takie zintegrowane w grze, że tutaj mamy opcję, wybieramy sobie na ścianie, bo w ogóle budzimy się jakoś tak i myszkiem odkrywamy, że możemy sobie poruszać, tu gra tłumaczy, że myszkiem się obraca, na wsadzie się chodzi, tego nie można zmienić, nie ma jakiegokolwiek menu, po prostu przytrzymuje się escape, żeby wyjść, jest invert, czułość jest bardzo mało subtelna, muzyka, dźwięki są włączone, jestem na pełnym ekranie, rozdzielczość jest profesjonalna. No i de facto jest 1,5 godziny na przejście gry, więc to nie jest produkcja długa. All you need is love, ktoś tam pisze. Dlaczego tak? I tu mamy mapę i wybieramy swój cel. Skok wiary. Tutaj fani pewnie asasyna od razu się ucieszą. I powiem szczerze, teraz dopiero zobaczyłem, że mogę pójść też tutaj. A do tej pory lazłem tylko tu. I oczywiście nie doskakuję, chociaż może to jest coś, co powinienem zmienić. Dochodzę do tego miejsca i no i że co widzimy? No ta gra jest ma specyficzną stronę graficzną. Ktoś tam mówi, że ta gra jest nie dla mnie, przyjdę później. Dlaczego? Że ja zachęcam, żeby zostać, bo to jest coś ciekawego. Z tego względu, że mamy tutaj do czynienia z przestrzenią nie-euklidesową. I ja to na końcu wytłumaczę, czym to jest, bo nigdy nie pamiętam zasad. Ale to chodzi w skrócie o to, że będziemy tu doświadczać różnych paradoksów. Znanych przeważnie z chociażby sztuki. Pamiętaj czytać napisy w ramkach. Tak, napisy w ramkach są ważne. Ja je tak pomijam, bo czy nie wiem, czy będę coś tutaj. To nie będzie długi materiał, nie? Bo ja zachęcam, żeby sobie samemu tę grę poznawać. Bo to jest gra na raz. Jak ktoś pozna te zagadki, no to nie będzie sensu wracać, chyba że chcesz panować znajomym. No i wybór może być tak prosty, jak pójście w lewo i w prawo. Ja już na przykład wiem, jak to rozwiązać. To nie jest coś oczywiście szokującego. Bo idąc tu albo idąc tu, okazuje się, że tak naprawdę cały czas się wracamy. I bajer polega na tym, żeby się tu wrócić. Bo wracając się, dochodzimy do zielonego korytarza. Ktoś tam mówi, że jak u Lovecrafta. Jak to u Lovecrafta? Ja Lovecrafta kojarzę z Zewem Cthulhu przede wszystkim. I tam była przestrzeń nieeuklidesowa, to goły pisze z czatu i nie wiem, czy to prawda. I teraz jest pytanie, czy mogę, mam, a nie mogę kłócać, więc przecinam wiązkę, jestem, przecinam kolejną i cóż. Niestety, ten wybór był z tego, co widzę, zły. Fajne jest to, że jak się wciska escape, to się wraca do tego pomieszczenia i możemy teraz wybrać coś innego. Tam się pojawia takie, że to jest oczo J. No tak, jest. Czy może być, ta gra nie jest jakaś, jak się gra samemu, o, tu coś powstaje w ogóle. To nie jest jakieś uciążliwe. No i tu są te złote myśli autora. Zebrane, to jest to wszystko, co poznaliśmy w trakcie podróży, no i tak można kontynuować zabawę. Ja tu zacznę od tego miejsca i pójdę w drugą stronę i nie wiem, co mnie tutaj spotka tak naprawdę, bo, znaczy, może inaczej. Jak się zatrzyma. Aha. Teraz tutaj będzie taki motyw z Indiana Jonesa prawie. O, że pojawiają się klocki. Zaraz, no i w ten sposób poznajemy grę. No, jakiegoś zaplecza chyba większego fabularnego nie ma. Podejrzewam, że to jest... O, kolejna produkcja. O, gdzie to jest zakamuflowane, odpowie nam na pytanie, jak żyć. Co my tu mamy? Tam ślepy, dobra, nie będę tego tłumaczył, w każdym razie myśli są głębokie, latać. No, to sobie polatałem.
Ładna ta gra ziewa. No to jest niestety, no to nie jest gra dla każdego, podejrzewam. Jak zresztą wszystkie, jeszcze nie ma takiego czegoś, co by dogodziło... wszystkim, prawda? Mi się ona strasznie podoba. Tam ktoś zwraca uwagę, że jest portalowa. Znaczy pod względem takim, że to jest gra stawiająca na myślenie. Tutaj raczej nie strzelamy. Nie wiem jak z elementami zręcznościowymi. Czy tu nastąpi zaburzenie grawitacji? Bo widziałem, że tam są schody. O, teraz zadziałało. To wygląda na... może być tylko... no takie złote myśli. Lubię takie psychodeliczne gry. Ja też! Oho, zaraz. Tylko co tu się stało? Tu wpadłem na szybę. Dochodzę tutaj. Tu jest kolejna złota myśl. Niektóre ścieżki prowadzą... są proste. No zobaczmy. No i co to znaczy? No ja nie wiem, jak to mogę komentować, bo... to się dzieje, jak się dzieje. Teraz jak skoczę tutaj... Ach, to dla miłe. Było takie przyjemne połączenie. Zaraz, to znam. Tutaj się wróciłem na początek. W każdej chwili mogę wrócić i widzę, że powstaje struktura tych pomieszczeń. Tu jest zaraz. Zaczynamy od skoku wiary. I wiem, że ze skoku wiary można było coś zrobić sprytnego. Mogę gdzieś tu zeskoczyć jeszcze, czy już straciłem swoją szansę, bo zdamiłem. Na pewno nie warto w przypadku takiej gry korzystać z podpowiedzi. Więc jak ktoś chce ją przechodzić sam, to lepiej niech uniknie. Zaraz, ja polazłem ostatnio w lewo, teraz w prawo. I teraz może tutaj, może coś tu się stanie. No, niestety nie, jak na złość. Chociaż coś tu się zaburzyło. Aha. Jestem. Czy ja epilepsji nie dostałem? Nie, ja mam niestety żołądek strusia i takich rzeczy. Mi się to strasznie dobrze i przyjemnie gra. To znaczy, jestem jakoś odcięty od tego świata, nie? No to jest to, co mam, że jakoś się nie identyfikuję z tymi grami specjalnie. Nie wczuwam się w tę postać, nie widać nóg, to zupełnie już, prawda? Jestem absolutnie odcięty. Tu byłem, bo to jest ten... tutaj była ta legenda, że ta ściana, prawda, tak. Że ślepy zaułek, powstrzymać się, jeśli tylko nie będziesz chciał przez niego pójść. Tu był motyw latania. No i poleciałem po byku, że tak się wyrażę. Tu jest zamknięte. I teraz tu. I ktoś tam mówi, że tutaj strzelamy. To jest spoiler, ja nie wiedziałem, że tutaj strzelamy. Okej, otwiera się przejście. Ścieżka o najmniejszym, o postawiony największy opór jest najgorszą opcją, tak z tego co zrozumiałem. I ostatnio tak, odkryłem, że jak się tutaj coś przeteguje i się wrócę, to powstaje takie coś. I tu jest głęboka myśl, że... To co wygląda, że jest poza zasięgiem, jest tylko kilka kroków od ciebie. Powiedzmy. No i jak to rozumieć? Ja chcę tam dojść. No niestety nie dojdę. Chyba żołądek szczura, co wpuści... Nie znam się na żołądkach szczura. Wiem, że nie mam problemów z żołądkiem. Ani z błędnikiem. Zwłaszcza w grach, nie? Nie wiem, czy to jest dobre, czy to złe. Zaraz, tu spadam. Teraz tu zjeżdżam. I... ląduję tu. To jest right direction. Teraz. I to jest chyba po prostu... tak. Tu jest koniec, a ja jestem prawdopodobnie w miejscu, które już znam. I teraz tu się tworzą te klocki. I to można ładnie okantować i dojść tutaj. Tu jest bardzo sympatyczne pomieszczenie, które bardzo chciałem pokazać. To akurat znam, bo tu byłem. Super pokaz silnika Unreal Engine. W sensie, że w zależności od... takie... to można wytłumaczyć jako hologramy w sumie. Ktoś tam mówi, że kawałek ładnego designu, Mr. Kolas i człowieka od ćpunów wyzywają. Tak, to prawda. Jak ktoś nie wie, co powiedzieć, to sprawdź sobie. To powie, że coś ćpałeś. Naprawdę. Jak już widzisz, że coś jest kreatywnego, to 90% społeczności, która nie jest w stanie tego ogarnąć, że takie coś można stworzyć, a można to stworzyć bez problemu, nazwie cię ćpunem. Co to jest? Tu jest pajączek z pourowanymi nóżkami. I nie wiem, czy to... aha, to pomieszczenie oczywiście wygląda jak... to jest takie bardzo portalowe, a właściwie portalowe w stylu, bo już widzimy tam element, w stylu Preya, że sobie idziemy, czy tu mogę wejść? I tu się okazuje, że w jednym z tych klocków jest
cały inny świat, do którego wchodzę. No i warto to przeczytać, co to za mądrość. Kiedy absorbujesz otoczenie, chłoniesz, możesz zauważyć chwilę rzeczy, których nie zobaczyłeś wszędzie. No i też trzeba to pomyśleć. I teraz tak, może twórca rzeczywiście był ćpunem i teraz by było wam głupio. No to niech se będzie, oczywiście mógł być, albo mógł sobie to zrobić na złość, nie wiem, dobra. To nie jest, czy to jest istotne? Znaczy można, fajnie było z nim pogadać, z czemu taką grę zrobił. Natomiast takiej gry nie było i bardzo się cieszymy, że się pojawiła. Czy ten korytarz na pewno wyglądał tak, jak wygląda zanim przylazłem? Tak. Schemat jak w filmie Cube. No i to jest pozytywne skojarzenie. Przecież portal był bardzo cube'owy. A. Mam dziwne wrażenie, że tu się korytarze zapętlają. Idź za zielonym kolorem. Nie, no ja wiem, teraz nie gram, żeby przejść. Gram, żeby pokazać coś ciekawego. Czyli to jak skręcam w złą stronę, to dzieją się złe rzeczy. Bo tu wracam od razu. I jak jest tu zielony, załóżmy tu jest zielony, tak, no faktycznie, idź za zielonym kolorem, będzie dobrze. To gdzieś dojdę. I tu już źle poszedłeś. Zielony. Tu widzę zielony. Tu widzę zielony. Jak nie widzę zielonego, to jest źle. Zielony, zielony. A może to jest zielony i tu jest źle. To jest okej. Tu podejrzewam, że bez problemu to można ogarnąć, bo tu jest, widzę, zielony. I tu nie ma zielonego. Tu jest zielony i zielony i zielony i zielony. I shalom, proszę, doszedłem. Jakaś głęboka myśl, jest o ciężarach. Jeśli nie przestaniesz próbować, to tam osiągniesz swój cel, że tak powiem. Ciekawe, co te symbole oznaczają. No, strasznie to jest taka głęboka, nie? Paulo Coelho pisał mu te teksty. Mózg roztegowany. No nie, no znamy to już. To się parę razy pojawiło. Była ta kultowa mapa do portala, gdzie właśnie... O, zawęża się. Wróciłem. Mapa do portala, gdzie właśnie też była... O. Dlaczego mi to robisz? Nie. Ha, widzę to. Chcieli oszukać Makuę, ale się nie da. Gdzie była mapa do portala, gdzie też były takie fajne zajawki. Uwaga. No, kilka kroków wstecz może prowadzić się do przodu. I proszę, czy to nie było głębokie? To było ciekawe. A to? To jest bardzo ładne. Tylko co to tak naprawdę oznacza dla mnie? To jest to pomieszczenie. I może jak też pójdę tyłem, to tam dojdę. Nie, nie, to nie da się tak oszukać. Jakby jak stąd przejść. Ktoś tam suchary o natanku. Czy o natanku ktoś pamięta? Zaraz, coś się chyba stało, bo wlazłem i jestem tutaj. Nawet nie będę już tłumaczył, bo tam ostatnio był hejt na polski akcent. Kim ty jesteś? Ach, tu jest szyba. Boże, jakiś... To jest strasznie fajne. Ej, ej, ej. Ktoś pewnie pamięta. Możemy sobie tak powspominać. Był ten złodziej zwany Thiefem. Nie, że FIFA, tylko Thief złodziej. Nikt nie się wymawia. I był też chyba siódma misja, to była misja taka posiadłość szaleńca i tam były podobne jazdy. Tu jest kółeczko, to się robi coraz ciemniej. Chyba, że coś mylę. Coraz ciemniej. I... Trzeba widzieć to kółko w każdym razie. O, jestem w świetle znowu. Na dobre pytanie, kiedy doszedłem? Ktoś mówi gammę zwiększę, tak, dokładnie. Rozwiązanie wszelkich problemów. To jest sprytne. Chcieli oszukać kogoś i znowu się nie udało. Tylko czy ja tu nie byłem już przypadkiem?
Nie, jak mówię, to jest mój pierwszy kontakt, taki, no może drugi. W pierwszym tylko sprawdziłem, czy jest tak fajne, jak było. I strasznie mi się podoba ten. Ja może w tym momencie... Jestem, nie mówcie, że przysiadłem. Kurde, to byłoby głupie. Oho, życie nie chodzi o to, by dostać się do końca, tak? Tak, no to dobrze. Oj, to było głębokie z tego, co rozumiem. Natomiast jak wrócę tutaj, to się okaże, że co odkryłem? Tak wygląda ta struktura. I tu już tam jest gun, że co? Tam jest gun, tak? Tu dotarłem ostatnio i tam jest broń, że spoilerowcy są potworni. Tam jest gun, tu jest to jest ten wskaźnik. Tu jest ta szyba. Teraz przelazłem to. Halo. I że tam jest gun. Jest tutaj jakaś broń w ogóle? Czy to jest ściema? To dopiero początek. Dziękuję, super. Aha. Zaraz w prawo. Ja to rozumiem, tylko... tu jest coś mądrego. Czasami musimy spojrzeć na świat z perspektywy... Aha, widzę, do czego to zmierza. Nie, no jestem po drugiej stronie i tutaj coś się pojawia, tak? Tu jest jakaś broń? Nie, nie ma tej żadnej broni chyba. Poważnie to z bliska. Gravity Gun, tak. Dobra, wielkie nag... O, zaczyna się. Chodzenie po ciem... A. Heja. Tam są ciekawe rzeczy, muszę się do nich dostać. I faktycznie jest coś, co przypomina coś, co można wziąć. Wygląda jak pierścień. Tak, ja wiem, widziałem, że tam coś było w stylu broni. O, jestem tutaj. I faktycznie. Tylko co to robi tak naprawdę? A, zabiera klocki. I wziąłem klocek, który mogę teraz położyć... tam. Super. No i proszę, nowy element rozgrywki. Co to robi w ogóle? Może coś tutaj manipulować przestrzenią. Jak teraz wezmę tę, to co się teraz stanie? Spryciarskie. Tylko jak wsadzić ten klocek w tamten element? Zabierz klocka. Mogę sobie w ogóle... Klocek jest moim przyjacielem z tego, co widzę. Tylko tutaj jak na złość pojawia się ten motyw szyby. Okej, to jest zagadka, którą zwiążę, tylko jak to sprytnie zrobić? Mam szybę. Chyba, że wykorzystam klocka, żeby zablokować promień. Sza, 20 lat, kurde, rozwiązania trudnych zadań matematycznych jednak doprowadziło do tego, że jest. Może tutaj jakieś nudy i suchary. Tego nie można zabrać. Chociaż, kto wie. Jest klocek twoim przyjacielem. No, tu się robi akurat niezbyt skomplikowanie. Nie, nie jest tak łatwe, jak myślałem. Myśli. No tak, ciężej iść do przodu, kiedy zabierasz ze sobą jakieś rzeczy. Bla, 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 bla. Itd. itp. Antichamber. To jest pierwszy rzut oka. Ja widzę, że chyba sobie go z rozkoszą przejdę. Na streamie, żeby się podlansować. Natomiast przeczytał na czacie, myśli, że jest mądry. Nie przeczytałem. Ej, specjalnie teraz... Polko, cwaniaku, podkreślam, że tutaj postępuję za takim zasadą papanetu. O, co to była za myśl? Aha, że idąc do tyłu, cofasz się do przodu. Tam cofasz się do przodu, prawda? Super sformułowanie. Więc nie czytałem czatu, było profesjonalnie. I że kostka towarzysząca. Tak, 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 tak. Nie ma wstydu w prowadzeniu gameplayów. Nie wiem. No to jest to. Pierwszy kontakt. Zachęcam. Ona drogo kosztuje, bo kosztuje 20 zł. No ale to tak się płaci za takie hipsterskie dziwactwa. Jest dostępna na Steamie i chyba tylko na Steamie, bo na stronie twórcy nie można kupić. Prognozujemy, że będzie bohaterką wielu
przecen, bo to będzie jedna gra, z której będą wszyscy potem ją wspominać, że jest super. Jak nie czytasz, to skąd wiesz? No bo zacząłem czytać, tylko ja nie czytam, kiedy rozwiązuję zagadek. A ja powoli zmykam, więc... Czy zmykam, w końcu kończymy tutaj ten materiał. Antichamber. Oczekiwania spełnił. I naprawdę jest słodki. Pozdrawiam ludzi, którym się to podoba. Łączmy się. Pa, pa.